roku postanowiliśmy wspólnie z młodzieżą przygotować taki cykl imprez, które by mówiły o polskim obyczaju ucztowania. Postanowiliśmy zrobić pierwszą imprezę, czyli zatytułowaliśmy przy renesansowym stole to widowisko i za scenariusz posłużyły teksty pieśni biesiadnych Jana Kochanowskiego. Jak się człowiek troszczy więcej, niż li trzeba. Wszystko się dziwnie plecie na tym tu biednym świecie. A kto by chciał rozumem wszystkiego dochodzić i zginie, a nie będzie umiał w to ugodzić. Wprowadziłam do tego spektaklu muzykę z tego okresu, między innymi muzykę Gomułki, o ile sobie przypominam tego kompozytora, również tańce. Zamierzam w następnym roku przygotować również takie widowisko, XVII-wieczny na przykład właśnie obyczaj ucztowania. No, będą inne teksty, inna muzyka, inne stroje. Nam się bardzo kojarzy ten obyczaj ucztowania polskiego z pijaństwem, prawda, z jakimś tam obżarstwem. Ja tutaj w XVI wieku próbowałam pokazać, że no, takie ucztowanie wiązało się właśnie ze słuchaniem muzyki, z właśnie jakimś takim no, wyrafinowanym mówieniem, pięknym mówieniem. I później rzeczywiście będzie to później, w późniejszym okresie oczywiście te sarmackie uczty dalekie będą jakieś tam wirtuozerii, tak, w mówieniu, ale w każdym razie jest to nasza tradycja i warto do tego sięgać. Pierścień mi dajesz, Hanno, już i serce przemień. Dobra myśl, nigdy bez ciebie. A siadaj, bacz panna, i posłuchaj, jak o to pochwałę białogłową zgotowano. No, po prostu lubimy to, co robimy i przy okazji jesteśmy dziećmi pani Tomaszewskiej i panu Danowskiemu, który nas nauczył tańca, który został zaprezentowany, a pani Tomaszewskiej za to, że wierzy w nasze zdolności artystyczne. Nie dość, że możemy pokazać publiczności, tak, naszą ciężką pracę, to jeszcze sami też uczymy się po prostu. Historii polskiego. Historia Polski. No bo jak ktoś po szkole średniej chciałby iść na aktorstwo, to takie doświadczenie, choćby szkolne, bardzo może pomóc. Ale i nawet takie przedstawienie, gdzie była prezentacja o tym jedzeniu, tak jakby właśnie z XVI wieku, później sztuka XVI wieku. Także powtarzamy, uczymy się do matury, do różnych egzaminów i jakoś tam zapamiętujemy w ten sposób trochę inaczej niż na lekcjach, gdzie pani mówi i niektórzy czasem, załóżmy, zasypiają, tfu, tfu. No ale do takich prezentacji, które są kolorowe i tak jakby bardziej zapamiętujemy niektóre rzeczy.